Cześć. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, co zrobić, żeby w Polsce zabrakło węgla. Zapraszam. Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę nastąpiło spore przetasowanie na rynkach surowców energetycznych. Dzisiaj chciałbym się zająć kwestią węgla. Rynek węglowy doznał poniekąd dwóch szoków z powodu właśnie konfliktu za naszą wschodnią granicą. Po pierwsze, spadła podaż węgla z powodu zakazu importu węgla z Rosji, czy później unijnych sankcji na węgiel z Rosji. Mamy mniej węgla dostępnego na naszym rynku. Spadła podaż. Oprócz tego niespodziewanie wzrósł też popyt na węgiel, ponieważ z racji tego, że z kolei mniej gazu przypływa do Europy z kierunku rosyjskiego, zwiększyło się zapotrzebowanie na energetykę zasilaną właśnie węglem. Więc mamy do czynienia z jednej strony z większym popytem na węgiel, a z drugiej strony z ograniczoną podażą tego surowca. Jak na każdym normalnym rynku, zbieg takich dwóch okoliczności będzie prowadził do tego, że cena danego dobra wzrośnie. I jeśli sobie spojrzymy na przykład na ceny węgla w porcie w Rotterdamie, to jest najważniejszy w Europie punkt obrotu węglem, to zobaczymy, że ten węgiel jest rzeczywiście wyraźnie wyższy niż był na przykład zeszłej zimy. Ten wzrost cen generalnie pełni bardzo ważną rolę. On sprawia, że węgiel pójdzie tylko do tych zastosowań, które są najbardziej wartościowe z punktu widzenia konsumentów. Sprawia, że węgiel nie będzie marnowany i jednocześnie powoduje szereg dostosowań zarówno po stronie użytkowników węgla, jak i producentów węgla, które sprawią, że ten kryzys, który mamy teraz do czynienia, będzie możliwie krótki. I oczywiście wysokie ceny jakiegoś dobra powodują, że producenci, osiągając wysokie zyski, chcą produkować więcej tego surowca, tak więc inwestują w nowe moce wydobywcze lub jeśli mamy do czynienia na przykład z dystrybutorami czy importerami, to ci kontraktują kolejne statki z węglem, które do Europy mogą przypływać i sprawiać, że fizyczne zasoby węgla będą większe. Jeśli chodzi o stronę nabywców, to wzrost ceny powoduje, że węgiel zaczyna się bardziej oszczędzać. Jeśli ktoś na przykład używa węgla do ogrzewania domu, to może zacząć się zastanawiać nad tym, czy może jednak nie zmienić sposobu ogrzewania na jakiś inny. Może, nie wiem, pompa ciepła i fotowoltaika. Gaz pewnie nie bardzo, bo też jest drogi, ale może ogólnie ogrzewanie elektryczne. Może trzeba lepiej docieplić dom, a może trzeba lepiej spalać ten materiał, który się dzisiaj używa. Są różne pomysły na ten temat. W ostateczności oczywiście może to prowadzić do tego, że ktoś będzie w mniejszym stopniu swoje mieszkanie czy swój dom ogrzewał. I połączenie tych dostosowań po stronie dostawców i nabywców doprowadzi koniec końców do tego, że węgla będzie więcej, a jednocześnie będzie go używane mniej, co sprawi, że ceny spadną i kryzys węglowy się skończy. Niestety rząd w Polsce robi wiele, żeby tak się nie stało i żeby ten scenariusz, który przed chwilą nakreśliłem, nie zaistniał. Po pierwsze, rząd kontroluje zdecydowaną wielkość podaży węgla w Polsce, jest właścicielem prawie wszystkich kopalni, chociaż jeszcze dekadę temu byliśmy naprawdę blisko tego, żeby polski sektor węgla kamiennego został sprywatyzowany. Tak się jednak niestety nie stało i obecnie przetwarzająca większość kopalni to kopalnie państwowe i te kopalnie generalnie nie są przygotowane w żaden sposób do istotnego wzrostu wydobycia, nie mają pieniędzy na inwestycje albo poprzednie reguły związane z udzielaniem pomocy publicznym tym kopalniom sprawiają, że
Te kopalnie nie mogą więcej węgla wydobywać, a raczej są przeznaczone do tego, żeby były likwidowane. Wśród takich prywatnych rodzynków w tym sektorze mamy kopalnię węgla Silesia, która należy do giełdowej spółki Pumech, i tam widzimy właśnie takie dostosowania, o jakich mówiłem kilka minut temu. Kopalnia ta zwiększa inwestycje w nowe ściany wydobywcze, inwestuje w swój zakład przetwórstwa węgla, tak żeby to, co wydobyło, jak najlepiej przetworzyć na finalne produkty dla konsumentów, czy to energetyki, czy to na potrzeby opałowe. Jak też na przykład inwestuje w instalacje, które sprawią, że to, co dotychczas było odpadem, stanie się jakimś dobrym produktem, który dalej można zużyć. Więc jakby robi dużo, żeby tego węgla było więcej. Państwowe kopalnie niestety tego nie robią. To niestety nie koniec interwencji rządu. Drugą interwencją jest to, że polecono tym państwowym kopalniom sprzedaż węgla na cele opałowe poniżej jego ceny rynkowej. I tak dwa razy w tygodniu Polska Grupa Górnicza w swoim sklepie internetowym umieszcza węgiel opałowy, który w ostatnich dniach wydobyła. I dziesiątki tysięcy ludzi próbuje naraz ten węgiel kupić. Niektórym to się udaje. A efekt tego jest taki, że ludzie liczą na to, że uda im się kupić po tej niższej cenie węgiel w kopalni, w sklepie na przykład właśnie Polskiej Grupy Górniczej, i odkładają zakupy węgla na zimę, dopóki mają szansę kupić go w tej niższej cenie. To z kolei sprawia, że na przykład na prywatnych składach węgla ruch jest niewielki i właściciele tych składów węgla na przykład nie kontraktują węgla opałowego z importu, bo ten węgiel im nie schodzi i składy są pełne. Co za kilka miesięcy może okazać się poważnym problemem, kiedy okaże się, że ludzie masowo zaczną jednak ten węgiel kupować, bo nie wszyscy będą mogli kupić węgiel przez e-sklep PGG, jakby tego węgla fizycznie tak dużo nie będzie, żeby dla wszystkich w Polsce go starczyło, i się okaże, że węgla w Polsce na potrzeby opałowe może akurat być nieco za mało. Po trzecie, rząd nie tylko nakazał kopalniom sprzedawanie węgla po cenie rynkowej, ale w ogóle tworzy alternatywny do prywatnego system dystrybucji węgla. Państwowe spółki dostały nakaz importu określonych ilości węgla do Polski, a państwowy przewoźnik kolejowy, towarowy PKP Cargo ma ten węgiel skutecznie dostarczyć do całej Polski. Niestety, jakby nie bardzo wiemy, dlaczego ten państwowy system dystrybucji miałby działać lepiej od tego, który już istnieje. Jakby nikt nie wskazał na to, czy powiedzmy te prywatne składy węgla są jakoś nieoptymalnie rozmieszczone, gdzie można by tutaj jakieś oszczędności kosztowe zrobić. Po prostu mamy wierzyć w to, że ten państwowy węgiel będzie tańszy niż to, co do tej pory robili prywatni przedsiębiorcy. I oczywiście to może się udać, ale może tak też wyjść, że jednak okaże się, że sprowadzimy nie taki węgiel, jak trzeba, bo węgiel się między sobą różni. Jeden bardziej nadaje się do celów energetyki, inny nadaje się bardziej do celów właśnie opałowych, że on może być niekoniecznie w tym miejscu, gdzie go będą konsumenci potrzebować, albo że nie będzie dokładnie w tym czasie, kiedy konsumenci będą go potrzebowali. Więc tutaj jakby jest kolejne duże ryzyko na siebie bierze rząd, że ten system dystrybucji węgla zostanie zupełnie rozregulowany i nie będzie dobrze działał. A dotychczas generalnie, co by nie mówić, to ludzie nie mieli problemu z tym, żeby kupić węgiel na opał na zimę. Ten węgiel co roku był. W tym roku, kiedy ta państwowa dystrybucja powstanie, może być inaczej. I wreszcie ostatnia interwencja, o której warto wspomnieć, to próby manipulacji cenami węgla, powiedzmy od strony fiskalnej, czyli wszelkiego rodzaju dopłat do węgla. Pierwszy pomysł rządu był taki, że jeśli składy węgla prywatne zgodzą się sprzedać konsumentom węgiel dużo poniżej ceny rynkowej, to otrzymają dopłatę do każdej tony tak sprzedanej, ale jakby nawet
ta obniżona cena plus dopłata dalej była wyraźnie niższa niż cena rynkowa, więc jakby składu węgla zainteresowanych tego rodzaju biznesem nie stwierdzono. Więc pojawił się nowy pomysł i obecnie już uchwalono ustawę o tym, że każde gospodarstwo domowe, które ogrzewa się węglem i w odpowiedniej ewidencji właśnie sposobów ogrzewania istnieje, otrzyma pieniężny dodatek celem na przykład właśnie zakupu węgla. I dołożenie nawet takich tam 3000 zł czy iluś do zakupu gospodarstw domowych sprawia, że ten popyt, który jest już podniesiony na rynku, zwiększa się jeszcze bardziej, jeśli ludziom dostarczamy jeszcze więcej środków finansowych do tego, żeby węgiel mogli kupić, co sprawia, że jakby te wszystkie dostosowania po stronie nabywców są opóźniane. Tak jakby mniej ludzi zdecyduje się na to, żeby na przykład właśnie docieplić budynek czy zmienić sposób ogrzewania, bo będą woleli zostać przy tym węglu, który jest dotowany, a jako że z wszelkiego rodzaju zasiłki czy inne formy socjalnego wsparcia mają w Polsce tendencję do tego, żeby utrzymywać się na stałe, jak to było z 13, jak to coraz bardziej z 14 emeryturą na przykład, to ci nabywcy, ci użytkownicy węgla mogą liczyć na to, że jednak warto zachować piec węglowy i w ten sposób domogrzewać także w latach przyszłych, przez co ten szok cenowy, który spełniłby swoją rolę relatywnie szybko, choć dla niektórych oczywiście nieprzyjemnie, jeśli muszą kupić ten droższy węgiel, będzie mniej skuteczny i te dostosowania będą wolniejsze i będą mniejsze niż byłyby, gdyby tych dopłat nie wprowadzono. Także efekt tych wszystkich czterech działań, czyli państwowej kontroli nad kopalniami, prób walki z ceną rynkową przez państwowe kopalnie, prób tworzenia alternatywnego systemu dystrybucji węgla i dopłat do węgla sprawia, że niestety rośnie ryzyko tego, że niektórzy nie będą mieli czym ogrzać swoich domów czy mieszkań zimą. Zamiast zostawić te sprawy już istniejącemu prywatnemu systemowi dystrybucji i grze rynkowej, rząd postanowił zainterweniować i niestety robi wiele po to, żeby węgla jednak w Polsce zabrakło. Jest to dobry przykład tego, jak ogólnie działa tak zwane przedsiębiorcze państwo, czyli co się dzieje, kiedy rząd próbuje bezpośrednio ingerować w życie gospodarcze i nadawać mu ton. Wydaliśmy ostatnio całą książkę poświęconą temu, jak przedsiębiorcze państwo jest mitem. W opisie tego odcinka znajdą Państwo link do sklepu z tą bardzo przyjemną książką, która nie jest zbyt długa, bo ma niecałe 200 stron i naprawdę jest bardzo przyjemną i pożyteczną lekturą, po którą warto sięgnąć w czasach, kiedy takie pomysły, jak właśnie widzimy w sektorze węglowym, niestety stają się popularne. A jeśli chcecie poczytać jeszcze nieco więcej o rynku węgla, to zachęcam też do lektury mojego tekstu na Mises.pl. Mam nadzieję, że na przykład gdzieś tutaj znajdą Państwo link właśnie do tego tekstu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.